Więc tak, ja jeszcze do lekarza, a nie miałem, miałem jak, ale trochę musiałem daleko iść, chodnikiem tak 700 metrów i w końcu przychodzę na ulicę Rydgiera i tam jest autobus. I pomyślałem, że to ja stworzyłem ten autobus, że to ja jestem inspiracją do tego autobusu. A to nie była fraszka, bo jak szedłem do przychodni, to mnie zaczepiali zawsze różni menele na tej drodze i chcieli papierosów, no napić się chcieli, a ja się z tego nie chciałem wywiązać, mój proszę. Szedłem 4 minuty z domu i zawsze o czasie nadjeżdża 221. To mój autobus. Kiedy zamachać, żeby stanął, bo ja macham temu kierowcy w osobówce, że stanie. I tak jakoś machałem tutaj, no stanął i pojechałem następnego dnia. Ale ten samochód sobie przeszkadzał, bo jak macham, to ja jemu każę stanąć, a za nim jedzie autobus. No ale jakoś tak próbowałem tę rękę włożyć między tę osobówkę, a tego. Wsiąść na pierwszego, tam trochę ludzi mnie mija i nawet jak ludzi nie ma, to zawsze siadam blisko wejścia, bo nim szarpię, czyli tym autobusem szarpnie, to jest przeciążenie znane w fizyce te A. M razy A równa siła się, równe sile. No i wtedy ja siadam blisko drzwi i jak jest na żądanie przystanek, to ja wyciągam po prostu rękę i nacisnam guzik, i wtedy on staje mi tu. Jak byłem młody, to jak byłem w takiej sytuacji, że był autobus bardzo zatłoczony, to wsiadałem pędem do niego, żeby przeżyć przygodę. No powiedzmy, była to też przygoda lekko erotyczna, że można było w tym ścisku dotykać ładnie jakiejś pani, co też było, prawda, inspiracją wielu kawałów może. No a teraz jak się zestarzałem, to wolę luźne autobusy, no nie, raczej unikam tłoku, no ale jak jest tłok, no to jest takie pozwanie, że dasz radę. No, tłum był niebezpieczny, no o tłumie się dowiedzieliśmy przecież na Heysel, że no stratowali się dokładnie. A jak młody byłem, to jak byłem młody, to była przygoda. Lecz to była przygoda typu, no, autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie, mija nowe jasne domy, a na koniec mija cię. No bo nie zdążyłeś, nie dorwałeś go. Jak ja chodzę na piechotę tutaj po ulicy Rydgiera, to mnie ciągle najeżdżają w jakiś dziwny sposób samochody. Najpierw nadjechał samochód jeden, potem drugi, aż na koniec 6 samochodów zaczęło koło mnie tutaj jechać. I teraz, skoro nie wiadomo, czy ten samochód skręca w lewo, czy w prawo, to ja, uznając, że samochód jest silniejszy ode mnie, to ja czekam, aż on pojedzie. A wtedy nadjeżdża następny, następny, następny. No i ludzie to robią inaczej, czy odwrotnie. Czyli wchodzą odważnie na jezdnię, a ten samochód staje. No ale to nie wiadomo, czy on zawsze staje, bo kierowca może być pijany. W tym przypadku może sobie, ruszę sobie, a jego przewrócę. No i teraz te samochody nie boją się, tak jak wilki nie boją się tych bawołów, to ten samochód ciężarowy to jest ten bawuł, czyli ten autobus to jest bawołem, a samochody osobowe to te wilczki. I teraz, gdy ja wsiadłem do tego autobusu, to ja nie będę przechodził jezdni koło tych samochodów osobowych, tylko ja je najeżdżam. I po prostu taka okrutna myśl, że ten autobus zamiast zahamować na widok samochodu osobowego, który ten samochód obwiniam o to, że mnie najeżdżał ten osobowy, to szukam zemsty. I sobie myślę, że on nie zatrzyma się i tak bach i 7 osobowych.
przepycha się trochę po tej ulicy Rydgiera, no i teraz dojeżdżamy do UFO. Na lewo jest elektrownia kosmitów. Jedziemy dalej, no Boguckiego, potem po prawej stronie garaże. To nasi komandosi, inteligencja. Tutaj dom w nowym, prawda, standardzie i te domy nowego standardu są całkowicie inaczej. Gdy nasze są takie piasek i plaża, powiedzmy, trochę drzewek, to te nowe domy są jak brzytwa ostre, krawędzie ostre i to są szklane domy po prostu, ściśle geometrycznie, prostopadłościany idealne. Bilet miesięczny na kwartał, płacę 150 zł i teraz rzadko jeżdżę, no to tym autobusem 2-2-1 jeżdżę dookoła, ile się da, żeby no ten bilet zrealizować. Wychodzimy, w końcu przyjechaliśmy tu, gdzie trzeba. Trochę idziemy, tu dawniej był ciech, czyli budynek do góry nogami. Piramida stała na łbie. No teraz idziemy, idziemy, o i to cel naszej podróży. Załatwiliśmy sobie autobus do przychodni zdrowia psychicznego. Gdyż jestem człowiekiem trochę zdenerwowanym, trochę melancholijnym, no i trochę wytrąconym z równowagi. A może to był mój pomysł, który jakiś telepata ukradł z głowy, no i zarządził te linie. Linie 2-2-1, czyli dwie dwuje i pała na koniec. No zobaczymy, co tam z tego wyjdzie jeszcze.